Słuchajcie, i właśnie dojechaliśmy na miejsce, na taki stelplac, coś takiego, taki camperplac, koło jednego z najsłynniejszych muzeów. Zobaczcie, jaką będziemy mieli sąsiedztwo. Herkules obok stoi. Więc ciekawie będzie, ale wszystko, to wszystko, co tu jest, pokażemy Wam jutro dopiero. Wiecie co, na razie to jeszcze nic nie wiemy. Nie wiemy, gdzie tu jest jakaś recepcja, a tak dalej. Brama nam się otworzyła, jak zadzwoniłem. Ale tu nikogo nie ma. Nie ma żadnego biura, chyba w hotelu trzeba będzie to załatwić. Ale my sobie staniemy dość blisko łazienek. Będziemy mieli prysznic blisko, więc tak sobie to wymyśliłem. Aha, i woda. Ciekawe, czy jest woda, ale nie mamy węża. Myślę, że nie ma wody. Bo woda tam jest tutaj. A tam jest kibelki, nie? A może zrzucimy ten... Zrzucimy szarą wodę, co? I w tym czasie ja spróbuję. Jest woda, tylko nie wiem. Basen to nie jest ten. Ale zrzucimy szarą. Tu jest... O, jest automat, zobaczcie. Automat do kasety. Nie trzeba samemu nic robić, tylko ją się wstawia. To jutro Wam zrobimy, bo mamy w sumie pustą kasetę, dosłownie pustą. Ale jutro Wam pokażemy to. Jeszcze, stop! No zobaczcie, jaki piękny. Słuchajcie, mieliśmy trochę emocji. 170 km. Przez 170 km jechał za nami samochód. Zmieniał pasy, zmieniał autostrady, jechał cały czas za nami, słuchajcie, szybciej, wolniej, więc to bardzo dziwnie wyglądało. Nawet mamy zdjęcia auta. Dobra, zrzucamy szarą wodę. Dobra, zrzucamy szarą. Niestety tej wody nie zatankujemy. Są tak przy stanowiskach. Zaraz coś pomyślimy i chyba my w ogóle sobie tu staniemy, bo zobaczcie, tu jest tak pochylone, że nie będziemy musieli najazdów dawać i będzie wszędzie blisko. Ale w międzyczasie pójdę może zobaczyć, zorientować się, co jest z tym zameldowanie z check-in. Dobra, wiecie co, tak mam, już byłem w recepcji, kartkę, ale nie mamy długopisu w kamperze, no, więc muszę się wrócić. Woda zatankowana do pełna, tu jest wąż w środku, bo na zewnątrz. Krany są pozamykane, aby nie zamarzło, więc jest w środku taki z długim wężem, można sobie nalać wodę, nie ma problemu. My teraz pójdziemy się zameldujemy wszystko, co trzeba. Może pójdziemy kupić sobie bilety na jutro już, nie na dzisiaj, bo to jest dość dużo zwiedzania. Słuchajcie, i tu na zewnątrz, tam za chwilę Wam pokażę, są bardzo fajne rzeczy, ale perełka jest w środku i to naprawdę perełka. Ale wszystko zobaczycie, jak pójdziemy tam jutro. Dzisiaj check-in, kupimy bilety i pójdziemy coś zjeść. A zobaczcie, tak przedsmaczek tego, znaczy piękny jumbo jet. Tu jest jakaś barka i ta barka to jest chyba barka, ale nie inna. Bo jest, tam są też samoloty, a jest tu barka, na której mieszkało Kelly Family. Pewnie wszyscy w moim wieku wiedzą, kto to jest. Ale to wszystko Wam jutro pokażemy. Będzie naprawdę fajnie, dużo fajnych rzeczy będzie. Zapłaciliśmy za jedną noc 25 euro. W tym mamy prąd. Prąd jest ogromnie mocny, 16 amper. Dostaliśmy zniżkę na bilety do muzeum. Dodatkowo możemy być do godziny 15 wyjechać, więc świetnie. Rano sobie zwiedzimy muzeum i później jedziemy dalej. Też fajne miejsce, zobaczycie. Bardzo fajne nawet. Pewnie większość z Was widziała w telewizji transport niemieckiej łodzi podwodnej Renem. I słuchajcie, ona już tu stoi. Jeszcze nie jest przygotowana do zwiedzania, ale ona stoi już na miejscu, została przetransportowana. Tam jest wyjazd z muzeum i wyjazd, w ogóle muzeum stoi na końcu lotniska, takiego niewielkiego lotniska, ale lotniska, więc co chwilę przelatują jakieś małe samolociki,
Akurat te małe nie są głośne, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Słuchajcie, tutaj uderzymy zjeść coś. Niemiecka kuchnia. My lubimy w sobie część niemieckiej kuchni, więc myślę, że możemy śmiało tutaj część. No część, nie wszystko. Tak jak wam mówiłem, niemiecka kuchnia tutaj, ale też jest dużo greckiej. I my sobie zamówiliśmy w sumie prawie to samo. Z tym, że Asia z kurczakiem, a ja normalny wieprzowy. Jest to sznycel z sosem z metaksy, więc może to być bardzo ciekawe. Wiecie co, wracamy z restauracji. Zobaczcie, tam samochód trochę światło włączył, ale mam nadzieję, że widzicie. Jumbo Jet Lufthansa ma normalnie światła zapalone, tak jakby lądował, słuchajcie. On jest na takim naprawdę bardzo wysokim podwyższeniu i wygląda jakby leciał, jakby byłby w locie. Dzień dobry. Właśnie się wybraliśmy. Jest 9:30. Zjedliśmy sobie śniadanko. Troszeczkę przygotowaliśmy sprzęt i idziemy oglądać muzeum. Wzięliśmy sobie mikrofony też, aby było nas lepiej słyszeć. Słuchajcie, bardzo ciekawy kamperek za mną ze Szwajcarii na podwójnej osi. No, ciekawie to wygląda, co? Bardzo fajnie. Czyż ten samolot nie jest ogromny? Ogromny, prawda? Ale są jeszcze dużo, dużo większe od niego. No, jesteśmy już przy wejściu. Zaraz zobaczymy, ile dostaniemy zniżki na bilet, który mamy z Kamperplacu. Mamy dostać jakąś zniżkę. Normalnie kosztuje 22, osoba dorosła. I zobaczymy. Zobaczcie, już tu mamy jakieś piękne, ogromne samoloty. Nie znam się na tym, nie wiem, co to za samoloty, dziwnie wyglądają. Ale spójrzcie na tamten. Ma jakoś tak dziwnie silniki umiejscowione nad skrzydłami, a nie pod, jak standardowo, że tak powiem, jest, co? To mamy norweski jest chyba. Jakiś najprawdopodobniej, bo Wiking na ogonie to wskazuje. Tu mamy silnik odrzutowy. Nie znam się na tym. Jest to dla mnie czarną magią. W aucie wiem, o co chodzi. W samolocie nie wiem. No ale nie na wszystkim musi się człowiek znać. A więc, moi drodzy, dostaliśmy po 2 euro zniżki w związku z tym, że jesteśmy na kempingplacu. A tutaj coś dla naszego dobrego kolegi Roberta. On jest zafascynowany tym sportem. Pewnie byłby szczęśliwy, więc specjalnie dla niego nagram to. Bolid Formuły 1, no, robi to wrażenie, co? Nie znam się na tym. Pewnie, Robert, ty wiesz, o co tu chodzi. Słuchajcie, sklep z pamiątkami i co? I jedzie Wally, że tak powiem. Pewno robot sprzątający. Fajnie. No, Muzeum Techniki, no tak, znaczy pokazał, w którą stronę pojedzie. Fajnie wygląda. Ominie mnie? Jak myślicie? Myślę, że tak. Podobne rzeczy jeżdżą w restauracjach. Silniki lotnicze zawieszone u góry. Tutaj samolot. Jeden, drugi. Tu skrzydło. Bardzo fajnie to wygląda. Jest to tak z rozmachem. Fajnie. Zobaczcie, jaki auto ktoś sobie stworzył. Bilety. Jeden dam Asi. A jednak. Asia też wejdzie. Wejdzie jednak. Mnie wpuściło. Zobaczcie. Williams chyba. Czy? Nie, Bentley. Bentley, sportowy Bentley. Ale zobaczcie, jaka maszyna. Potężny silnik. Packard Bentley. Coś wspaniałego, zobaczcie. Jazda czymś takim musiała być naprawdę ogromnym przeżyciem. Ciekawe, dlaczego kierownica jest troszeczkę skrzywiona, widzicie? Względem siedzenia. O, spójrzcie tak. Dragstery, zobaczcie, tam jest napędzany silnikiem tradycyjnym.
A tu już jest silnikiem odrzutowym. 40 litrów pali. Pali 40 litrów, ale pewnie na ten wyścig. Oczywiście tu jest cały motosport. A tu co? Kamperek, zobaczcie. Volkswagen T1 w wersji camper. Piękne. Bardzo fajny. Mini wersji autobusu piętrowego do zwiedzania. Zobaczcie, u góry są miejsca i można zwiedzać coś. Ach, wspaniały Porsche. Piękny. Obok Jaguar E-Type. Corvetta. Ja mógłbym stąd nie wychodzić, mógłbym tu mieszkać. A to takie to kocham auta. Zobaczcie. Cadillac DeVille. Wspaniały. To myślę, że auto dla Asi. Takie w sam raz. Taka miniaturka. No i cudowne Rolls Royce. Wspaniałe są. Z tej strony za to, że tak powiem, dziadkowie naszego Witka. Piękne, co? No tu ten się otwiera, oczywiście wiecie, jak mewa, jak teraz Tesla, tylne drzwi. Wszyscy oglądali zapewne film Pan Samochodzik. Mówimy o tych pierwszych, o tym pierwszym takim serialu. I samochód pana Samochodzika był zrobiony na podstawie tego auta. Oczywiście on był zmieniony troszeczkę, ale to było to auto. Kolekcja wspaniałych Mercedesów. Zobaczcie. Z tej strony też mamy tutaj. Aha, no i Maybach. Zobaczcie. Syndrom luksusu. Kolejne miejsce ze strażą pożarną. Zapewne amerykańska, patrząc po aucie i po tej długiej naczepie z drabiną. Bardzo fajnie. Zobaczcie, teraz będziemy mogli spojrzeć na silnik tej wspaniałej motorówki. Tu Mario od Jacaków byłby pewnie szczęśliwy. Coś takiego, silnik Rolls-Royce. On jednak kocha motorówki. A tutaj, jakby nie było, to Joanny warsztat pracy. Bo Joanna właśnie robiła kapelusze kiedyś. Taki ma zawód. Piękny, nie? Kapelusznik. Kapelusznik jest tu. Ale wiecie co? Musimy zrobić coś fajnego. Idziemy tam. Idziemy do góry. To jest Jumbo Jet. Idziemy. Trzeba się wspiąć. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę, a dzieci szczególnie, to aby zwrócić z powrotem na dół, jest ślizgawka. Trzeba pobrać sobie, tam są takie maty, spójrzcie, wiszą, tą matę trzeba sobie pobrać i wejść z nią do góry i tą rurą można sobie fajnie zjechać na dół. Myślę, że fajna atrakcja dla dzieci, jak będziecie tutaj ze swoimi pociechami. Ale on jest fajniutki, jest wysoko tam, idziemy. Tu jeszcze macie jakiś staczek pożarniczy. A to jest pociąg, który jeździł na poduszce magnetycznej. Kiedyś może zabierzemy was do miejsca, gdzie jest nawet tor. Taki był tor testowy. Znaczy on jeszcze istnieje, ale jest nieczynny, ponieważ stała się tam katastrofa taka kolejowa i zaprzestali prób tych pociągów magnetycznych. Ale zabierzemy was tam. Schody nas wykończyły. Jesteśmy bezpośrednio pod tym cudownym Jumbo Jetem. Ależ ogromny! Zobaczcie. Zobaczcie, Asia jest taka maciubka pod samolotem. Ależ. Bo ja jestem maciubka. Ogromna maszyna. Słuchajcie. Kemping, kemping. No tak nie widać. Może tu gdzieś. Gdzieś tam, między tymi budynkami, za budynkami. Tu jest przy parkingu wjazd, do kempingu jest bardzo bliziutko. O, a tam Antonow stoi, też pójdziemy do niego. Ale najpierw atakujemy Jumbo Jetta. Jeszcze kilka schodów i będziemy u góry.
Molot jest pochylony w tą stronę. I co jak widzicie, tam jakieś światło się przedostaje, widzicie? Gdzie światło? To niespodzianka dla Asi. Nie, zobaczcie, nie. Drzwi są otwarte. I co? Gdzie niby mam wyjść? No tu jest taki wież widokowy taras. A to sobie idź. Chodź. Bożeż ty, nie. Chodź. Nie, ja wiem już. Chodź. Nie. Słuchaj, powiedz mi, kto z twoich znajomych chodził po skrzydle Jumbo Jetta w powietrzu? Asia, chodź. Idź. Chodź. Idź tu sobie, bo mnie to obali. Nie obali, chodź. Nie, nie idę. Chodź. Nie, idź sobie. Idź. No nie będziesz mogła powiedzieć, że chodziłaś po skrzydle lecącego Jumbo Jetta. Mogę nie mówić. Ja chodź. Się boję, nie idę. Daj mi rączkę. Nie. Ja, chodź za rączkę. Zamknę oczy, nie będę widzieć. Dobrze, zamknij oczy. Idziemy razem. O, tak złapałeś, tak to się wysmykniesz. Porządnie. Nie. I zobaczcie, jesteśmy. Nie, jesteśmy. Ja nie chcę. Tu chodź, tu. Nie chcę. I stoimy na skrzydle. Obali się. Jakby nie było lecącego, w cudzysłowie, Jumbo Jetta, ponieważ on jest w powietrzu, tak? Idziemy na dół, zobaczcie. Nie, idź, ja idę sam. Oj. Idę, znaczy ty idziesz sam. To ja sobie czekaj tu na mnie. Czekam. Nigdzie nie chodź. Nie chodzę. Zobaczcie, kurczę, no. A mogę uciec do środka? Nie, musisz tu czekać. Nie podchodź, ty jesteś gruby, tam nie iść na koniec, bo się obali. Nie, to się nie obali, mam nadzieję. Zobaczcie, no do końca nie można dojść, ale mijamy pierwszy silnik, drugi. Jesteśmy tu na końcu. Skrzydła. Ale jakoś nie lata. Nie rób! I teraz jeszcze widać. Mnie skacze na skrzydle. Jaki on jest ogromny. Wiecie co, chyba z 360 coś wrzucę, bo no aż się prosi. Patrzcie tak, co mnie tutaj zastanawia. To jest taki jakby ogromny luk ładunkowy, więc ta tylna część tego samolotu być może była lukiem bagażowym w jakimś sensie. Dobrze, idziemy na dół. Słuchajcie, bo to nie jest główna atrakcja. To jest bardzo fajna sprawa. Ten Jumbo Jet to jest Boeing 747-230. Ale tu jest coś fajniejszego, jeszcze fajniejszego. Wyobrażacie sobie, co to może być? I to wcale nie chodzi o tego Antonowa, którego tam widzieliście. Jest jeszcze coś innego. Zobaczcie, tu jest ta zjeżdżalnia, o której wam mówiłem. W sumie dorośli też mogą tędy zjechać. Otwór jest dość duży. Nie ryzykuj. I można sobie zjechać, jeżeli ktoś ma ochotę. Asia mówi, że mam nie ryzykować. No, to jest wredna, no. Zaklinujesz się jeszcze? Ja, ale mi teraz pojechała, co? Kurczę, no pojechałem i okrutnie. Idziemy teraz do następnej hali. Hala jest poświęcona lotom w kosmos. Bardzo fajne eksponaty tam są. Chodźcie, zobaczycie. No i jesteśmy w hali poświęconej lotom w kosmos. Oczywiście jest też kilka samolotów, samochodów też. Zobaczcie. Wostok? Wostok. Raczej na pewno jest to po prostu makieta, nie jest to prawdziwe, ale słuchajcie, jest tu kilka rzeczy prawdziwych. A tu mamy prawdziwą kapsułę Sojuza, Sojuz 19. I ona lądowała, nie? Ona lądowała, jest to prawdziwa. Nie wiemy, czy cały środek i tak dalej, ale pewnie tak. Znaczy, dwie osoby musiały tutaj się zmieścić. I teraz zobaczcie, jest taka pęknięta. Ciekawe, czy pękła w wyniku uderzenia, czy coś. Widać, że jest spalona, że się mocno nagrzała. Fajnie to wygląda. Tak, już kątem oka widzicie? Tak. Zobaczcie. Jest to prawdziwy. No. Malutko miejsce miał, nie? Buran. Za chwilę do niego pójdziemy. I opowiem wam trochę o nim. Słuchajcie, tu jest makieta 1:1 części modułu stacji
kosmicznej niemieckiej. Nie jest to prawdziwe, jest to odtworzone. Również makieta. Nie był to treningowy jakiś, tylko makieta. Jeden do jednego. Tak to wyglądało. Prom kosmiczny jest również olbrzymi. To nie jest takie maleństwo, jakby się mogło wydawać. Zobaczcie. Najpierw zobaczymy od spodu. Fakt, że mamy tutaj pięknego Mercedesa. Zobaczcie. W wodzie Burana. Ale idziemy jeszcze, przejdziemy się tak po hali. Zobaczcie, przyczepa kempingowa. Księżycowa. Na Księżycu. Ta, chciałbym taką przyczepę. Przyszłość. Przyszłość. No co? Nie chciałbyś tak w kosmosie taką przyczepę mieć? Fajna przyczepka. A co tutaj jest? Zobaczcie, jakaś G-klasa. Pancerna G-klasa. O, tu jest, zobacz. To kula jest. O, tak wygląda kula. I tu też. Strzela do niego. I tu też. Ciekawe, dlaczego akurat jest w tym miejscu. Chyba kula, tak? To jest kula? No tak, to jest taka demonstracja, zademonstrowanie. Pewnie jest zamknięty. 83 rok. Znaczy koło jakieś takie ogromne. Ponad 3 tony ten. No ciężki, ale pancerny, więc musi być ciężki. Spróbujemy tutaj zobaczyć od tyłu. Ciężko by to ładownią nazwać, ale coś tu jest. Zobaczcie, ja nie mogę, ile tu jest różnego rodzaju aparatury. Ale jest trochę pustawo. I zaraz wam też wytłumaczę, dlaczego tu jest pustawo. Dlaczego tu czegoś brakuje, bo to czegoś brakuje. Zobaczcie, ogrom. Dokładnie widać płytki, które odbierają ciepło przy lądowaniu, gdy przelatuje przez atmosferę i się ogromnie nagrzewa. Jest i ładownia. Zobaczcie, w ładowni, powiedzmy, że satelita, ogromna ilość różnego rodzaju aparatury. Zwróćcie uwagę, że to jednak wszystko jest bardzo stare. Program Buran został zamknięty bardzo, bardzo dawno temu. Bodajże jak się zaczynała pierestrojka. Oczywiście poprawcie mnie, jeżeli się mylę. A tu spojrzymy do środka kabiny promu kosmicznego. Powiem wam tak. W porównaniu do samolotu jest tu dużo, dużo mniej rzeczy. Zobaczcie, jakie małe okienka są w nim. Tu pilot nie porozglądał się za bardzo. Na dole luk, gdzie można wejść, wiecie co? Znowu nam pomoże 360. Asia już tam, widzę, wędkuje na 360. Zobaczcie. I za chwilę zobaczymy na dole, jak to wyglądało. Zajrzę mu w oczy. Będziemy jako nieliczni, zobaczymy, jak wygląda dół kabiny, w której byli kosmonauci, no bo w Rosji to kosmonauci.
dziesiątkę, jak widzieliście, zajrzeliśmy mu w każdy otwór, że tak powiem. A o co chodzi dokładnie z tym dokładnie egzemplarzem? Jest to egzemplarz, na którym uczono się lądować. On, ten prom kosmiczny, zresztą w kosmosie był tylko jeden radziecki, bez załogi. On bardzo krótko został wystrzelony, wrócił na Ziemię, bez załogi, więc to był taki automatyczny lot. Niestety on został zniszczony na kosmodromie Bajkonur, tam się zawaliła hala i on został zniszczony, on już nie istnieje. Został jeszcze jeden, który był przystosowany do lotu w kosmos, ale on nie jest do końca skończony, jest chyba w 90% tylko skończony, nigdy nie był w kosmosie. Jeszcze jeden jest dużo mniej skończony i były dwa albo trzy do treningu lądowania, bo wiecie, prom kosmiczny on lata bardziej jak cegła niż samolot. Ma bardzo małe skrzydła, ogromną wagę. I tutaj zobaczcie, z tyłu są silniki jak w samolocie. Nie ma z tyłu, to co wam pokazywałem, że tak powiem, w tej ładowni od tyłu, gdzie wchodziliśmy, tam brakuje silników rakietowych, które pozwoliłyby mu na lot w kosmos. To jest jeden taki najważniejszy. Powiedzmy, najważniejsza różnica, nie wiem jak reszta, nigdzie nie można tego znaleźć, jeżeli chodzi o resztę, czy on byłby w stanie udać się w kosmos, ale głównym powodem, dla którego nie jest, to są silniki odrzutowe, tak jak w samolocie, nie rakietowe. I przez to on był takim egzemplarzem treningowym, ale jest to oryginalny, nie jest to makieta, jest to oryginał.